Szczęść Boże, Piotr Cychowski. Rozpoczynamy informacje dnia. Zapraszam. Wielka woda przemieszcza się już do innych miejsc. Obecnie fala kulminacyjna przechodzi przez okolice Ciegacic w województwie lubuskim. Fala powodziowa opuściła tereny Głuchołazów, Lewina Brzeskiego czy Lwówka Śląskiego. Teraz przechodzi przez okolice Ciegacic. Odra w tamtym miejscu przekroczyła o ponad 200 cm stan alarmowy i wynosi 643 cm. Rzeka jest pod obserwacją służb. W tej chwili ważna jest komunikacja, której w pierwszych dniach zabrakło, mówi na naszej antenie doradca prezydenta Błażej Poboży. Tu jest największa wina premiera, który uśpił po prostu czujność dużej części mieszkańców. Ludzie, którzy wysłuchali wystąpienia premiera, wystąpienia szefa rządu, który bagatelizował zagrożenie, mogli poczuć się, że istotnie ta sytuacja nie jest tak niebezpieczna, jak to, co pamiętali z roku 97. Wiele instytucji nie zadziałało, szczególnie alarmowanie, twierdzi minister, a to miało kluczowe znaczenie w przygotowaniu się mieszkańców tych terenów na niebezpieczeństwo powodzi. To jest jakaś forma, nie chcę użyć słowa kapitulacji państwa wobec sytuacji kryzysowej, bo doceniam, dziękuję i także w tym miejscu składam ogromne podziękowania wszystkim funkcjonariuszom służb podległych MSWiA i żołnierzom, którzy naprawdę dali z siebie wszystko i tę sytuację opanowywali, tylko po prostu odpowiednio wcześniej nie mieli chyba rozkazów. Na terenach powodziowych ruszyła operacja Feniks. W łagodzeniu skutków powodzi pomagać będzie m.in. wojsko, poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk. Chcemy, żeby wojsko przez najbliższych kilka miesięcy było na miejscu w województwie dolnośląskim i opolskim i krok po kroku pomagało władzom samorządowym oraz oczywiście administracji centralnej odbudowywać przeprawy, drogi, mosty, żeby pomóc w doprowadzeniu prądu, żeby zabezpieczyć ludność cywilną. We wtorek rząd zajmie się specustawą, która ma usprawnić pomoc powodzianom. Przewiduje rozwiązania dla kredytobiorców i wysłanie na tereny większej liczby funkcjonariuszy. Istotne jest, aby maksymalnie szybko dostarczać pomoc. Dostajemy wnioski od wojewodów, mamy zabezpieczone środki. Jak tylko wniosek otrzymujemy, natychmiast, 7 dni w tygodniu, wydajemy decyzje, które pozwalają na miejscu przekazywać pomoc powodzianom. Tam, gdzie woda już opadła, trwa osuszanie i liczenie strat, choć to nie koniec pracy służb. Nadal monitorują one poziom wód. I proszę o powstrzymanie się od takich amatorskich analiz, kto gdzie zadziałał dobrze lub źle, właśnie jeśli chodzi o pracę zbiorników. Będziemy szczegółowo informować o procesie sprawdzania każdego elementu. Mówi premier Donald Tusk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w najbliższych dniach opady deszczu. Nie powinny one wpłynąć na stan wód w rzekach, ale mogą utrudnić sprzątanie po powodzi. Donald Tusk ma nowego doradcę. Został nim 23-letni Franciszek Bielowicki. W tyle zatrudnienia pada pytanie o przelewy, jakich na rzecz Platformy Obywatelskiej dokonywał ojciec nowo zatrudnionego. Młody doradca Tuska z hojnym tatą to nagłówek artykułu Rzeczpospolitej. Jak podaje Tygodnik, od lipca doradcą premiera został 23-letni Franciszek Bielowicki. Jak uzasadnia Centrum Informacyjne Rządu, posiada on odpowiednie kwalifikacje na to stanowisko. W przestrzeni publicznej pojawiają się pytania o wiek i doświadczenie młodego człowieka. Odpowiedź na te wątpliwości możemy znaleźć w artykule. Gazeta podaje, że ojciec Franciszka, Grzegorz Bielowicki, to dobrze znany Platformie Obywatelskiej biznesmen. Dokonywał on wpłat na partię w ciągu ostatnich miesięcy na łączną wartość 107 400 zł, a zdaniem Rzeczpospolitej przed zatrudnieniem syna wpłacił 50 000. Opozycja pyta, czy na decyzję o zatrudnieniu miały wpływ hojne wpłaty ojca na rzecz partii Tuska. Nie miałem żadnego wpływu na zatrudnienie mojego syna ani w jego obecnym miejscu pracy, ani wcześniej. Wyjaśnia ojciec Franciszka Grzegorz Bielowicki. Poseł PiS Bartosz Kownacki przypomina, jak politycy Platformy drwili z Edmunda Ranigera, młodego doradcy ówczesnego szefa MON Antoniego Macierewicza. Różnica jest taka, że ojciec Ranigera nie wpłacał na PiS. Franciszek Bielowicki to nie pierwsza w ostatnim czasie zatrudniona osoba w otoczeniu premiera budząca kontrowersje. W lipcu media poinformowały o asystentce Tuska Krystynie Woronowskiej, pochodzącej z Ukrainy.
Państwowa Komisja Wyborcza rozpoczęła analizę sprawozdań partii politycznych za zeszły rok. Prawo i Sprawiedliwość może stracić całą czteroletnią subwencję za obecną kadencję parlamentu. Mowa tu o 78 milionach złotych. Pod koniec sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza sprawdziła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości za ubiegłoroczną kampanię do polskiego parlamentu. Postanawia odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Państwowa Komisja Wyborcza zarzuciła rzekome nieprawidłowości w finansowaniu kampanii na kwotę 3 600 milionów złotych. Prawo i Sprawiedliwość straciło prawie 11 milionów złotych dotacji. Teraz komisja rozlicza sprawozdania finansowe partii politycznych za cały 2023 rok. Tu też PiS może mieć poważne problemy. Jest niemal przesądzone, że Prawo i Sprawiedliwość straci prawo do subwencji partyjnej w tej kadencji. Sejmu. A to z powodu odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego tym razem może stracić 78 milionów złotych w najbliższych 3 latach. Dla posła i skarbnika Prawa i Sprawiedliwości Henryka Kowalczyka utrata subwencji to zemsta polityczna. Teraz odgrażają się, zabiorą resztę subwencji, więc myślę, że to będzie jawne łamanie prawa. Będziemy się odwoływać oczywiście do Sądu Najwyższego, jeśli taka decyzja zapadnie. Państwowa Komisja Wyborcza weźmie pod lupę także rozliczenie Platformy Obywatelskiej, która w zeszłorocznym sprawozdaniu nie uwzględniła wydatków na kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. W teorii wydarzenie mające być apolitycznym odbyło się w samym środku kampanii i było naszpikowane występami polityków obecnej władzy. Ja chcę wam powiedzieć, że ja zrobię wszystko, żeby wygrać. Jeżeli my nie uzyskamy 8%, to znaczy, że dalej będzie rządził PiS w Polsce. Poprzednio kampus Trzaskowskiego umknął uwadze członkom PKW. Nie wiadomo, czy tak się nie stanie przy analizie sprawozdania finansowego Platformy Obywatelskiej. Jak analizuje politolog dr Aleksander Kozicki, odebranie subwencji Prawu i Sprawiedliwości może być dla partii wyrokiem. Powoduje ograniczenie działalności tej partii. I koniec końców prawdopodobny mniejszy wynik wyborczy. A PiS potrzebuje pieniędzy na przyszłoroczną kampanię prezydencką. Wynik tych wyborów umebluje polską scenę polityczną na najbliższe lata. Poseł Zbigniew Kuźmiuk przekonuje, że rządzący poprzez naciski na PKW chcą pozbawić środków głównego rywala politycznego jeszcze przed startem wyścigu o Pałac Prezydencki. Platforma przyjęła kurs na unicestwienie Prawa i Sprawiedliwości, że stosuje tutaj metody, no, żeby daleko nie sięgać, no to białoruskie. Decyzją kierownictwa partii parlamentarzyści i europosłowie PiS mają dokładać się na działalność partii. Parlamentarzyści po 1000 zł miesięcznie, a europosłowie po 5000 zł. Prowadzona jest również zbiórka pieniędzy od zwolenników. Do tej pory partia zebrała ponad 6 milionów złotych. Czy Rosja powinna być stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ? To pytanie wydaje się dziś być retoryczne, mimo to agresor nadal jest w tym jakże ważnym gremium. Rosja w ciągu jednego dnia zaatakowała Zaporoże dwukrotnie, co najmniej jedna osoba zginęła, cel Kremla niezmienny, obiekty cywilne, domy i bloki mieszkalne. Właśnie poszliśmy spać, oboje, ja i mój syn. Nagle nastąpił wybuch. Wszystkie okna w naszym mieszkaniu zostały wybite, łącznie z ramą okna balkonowego. Jedno okno wylądowało na moim synu. Jest w stanie silnego stresu, jest wstrząśnięty i ma rany na głowie od rozbitego szkła. Gdybym był w tym pokoju, umarłbym, ale właśnie wyszedłem z pokoju. Jakieś 20 sekund przed wybuchem poszedłem do innego pokoju. Myślę, że jesteśmy bliżej końca wojny niż to się wydaje, mówił w wywiadzie dla telewizji ABC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To dzięki wzmacnianiu ukraińskiej armii. Sytuacja na Ukrainie to jeden z wiodących tematów na szczycie ONZ. Putin
Putin już wiele ukradł, ale nigdy nie ukradnie przyszłości świata. Jestem pewien. Rosja jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i to stałym. Gdy kraje mówią o planie pokojowym, Kreml dokonuje ostrzałów. To niedopuszczalne. Jako stały członek Rady Bezpieczeństwa Rosja powinna przestrzegać Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego. Jednak atakując suwerenne państwo, zrzekła się swojej odpowiedzialności. W związku z tym Rosja nie może już twierdzić, że chroni bezpieczeństwo systemu międzynarodowego i innych narodów. Mówił prezydent Andrzej Duda. W podobnym tonie wypowiadał się Wołodymyr Zełenski. Ukraina popiera wysiłki na rzecz utrzymania wszystkich narodów zjednoczonych bezpiecznych i ścisłego przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych. I wszyscy wiecie, kto zawsze nie tylko sprzeciwia się temu, ale także aktywnie działa na rzecz podważania globalnej jedności. Dla prezydenta Ukrainy wizyta w Nowym Jorku to możliwość porozmawiania z przywódcami w cztery oczy o dalszym wsparciu militarnym jego kraju. I na koniec Liban, gdzie liczba ofiar izraelskich nalotów nadal jest szacowana. Na ten moment podano informację o 492 osobach zabitych. Od miesięcy trwa wymiana ognia pomiędzy siłami Izraela a wspieranym przez Iran Hezbollahem. W ostatnim czasie sytuacja się zaostrzyła. Izraelska armia uderzyła w ponad 800 celów Hezbollahu w południowym Libanie. Usłyszeliśmy syreny, pobiegliśmy do schronu przeciwbombowego, a potem usłyszeliśmy ogromny hałas. Zginęło ponad 490 osób, wiele zostało rannych. Na tym na pewno nie koniec, mówi minister obrony Izraela. Pogłębiamy nasze ataki w Libanie. Działania będą kontynuowane, dopóki nie osiągniemy naszego celu, jakim jest bezpieczny powrót mieszkańców północy do ich domów. Rzecznik Izraelskich Sił Zbrojnych wezwał mieszkańców położonej na północy Doliny Beka do natychmiastowej ewakuacji. Radzimy cywilom z libańskich wiosek, którzy znajdują się w budynkach i obok nich na terenach wykorzystywanych przez Hezbollah do celów wojskowych, w których przechowywana jest broń, aby natychmiast opuścić niebezpieczne miejsca dla własnego bezpieczeństwa. Hezbollah w odpowiedzi wystrzelił na północ Izraela około 180 rakiet. Do sytuacji odniósł się premier Izraela. Dla tych, którzy jeszcze nie zrozumieli, chcę wyjaśnić politykę Izraela. Nie czekamy na zagrożenie, przewidujemy je. Gdziekolwiek, na każdej arenie, w każdej chwili. Eliminujemy wysokich rangom urzędników, terrorystów, rakiety, a to nie koniec. Ktokolwiek próbuje nas skrzywdzić, skrzywdzimy go jeszcze bardziej. Na obszarach objętych atakami po obu stronach granicy zamknięte są szkoły. Szpitale zawiesiły planowe zabiegi, by skupić się na pomocy rannym. Wielu mieszkańców południa Libanu stara się wyjechać na północ w kierunku Bejrutu. Na ulicach tworzą się olbrzymie korki. Mieszkańcy Bejrutu są pełni obaw. Moim zdaniem to jest początek wojny. Zdecydowanie początek wojny. Zdaniem prezydenta Turcji ataki Izraela na Liban świadczą o tym, że chce on rozprzestrzenić wojnę w regionie. I tą informacją kończymy. Więcej tuż po godzinie 12. Do zobaczenia.